obok Lovecrafta i taki pierwszy krok już w tym roku będzie zrobiony, ponieważ w tym roku właśnie w Czechach zostanie opublikowany dość obszerny wybór opowiadań Stefana Grabińskiego. Też w sumie zabawną rzeczą jest to, że właśnie ten tom Demon Ruchu Zysku, który no, Grabiński dla polskich takich fanów grozy zawsze tam jakoś gdzieś oscylował, choćby gdzieś na poboczach zainteresowania. Teraz ten właśnie tom Demon Ruchu jest reklamowany właśnie słowami tego Chaina Blackwheela. Ciekawa sprawa, troszkę że zatoczyło to tak koło. Znany jest też dość dobrze w Niemczech. Pojawiało się już z tego co natrafiałem na antologię bodajże już 20-letnie najbardziej klasycznych utworów Grabińskiego. I jest reżyser Holger Mankel, który zekranizował kilka jego opowiadań. Więc to już świadczy, że... Tak, i one się udostępnia, przynajmniej były do obejrzenia. Tak. Powstała też duńska, gdzieś w Danii powstała sztuka odwołująca się do jednego z opowiadań, z tym co słyszałem. Wszystko jest dostępne na stronie Stefan Grabiński na Facebooku. Jest to strona anglojęzyczna, natomiast prowadził Polak. Mirosław Lipiński, tłumacz właśnie tego ruchu i dziedziny. Dobrze, a w takim razie, bo rozmawiamy tutaj cały czas o Grabińskim jako przede wszystkim mistrzu krótkiej formy. A jak to jest z dostępnością w ogóle tych tekstów? Bo ja nie ukrywam, że tutaj Staszek robi nam wszystkim bardzo, bardzo dobrą robotę, bo dzięki temu możemy pisać o Grabińskim, mamy te teksty. Natomiast jak właśnie jest z ich dostępnością? To znaczy teksty, akurat tutaj zaprezentowane, są raczej dostępne w bibliotekach, w archiwach, prawda? Są to teksty całościowe, tak jak Klasztor i Morze, które są dość łatwo dostępne. Natomiast Grabiński napisał sporo utworów, które znajdowały się wyłącznie w czasopismach przedwojennych. Te utwory nie doczekały się antologii, ponieważ po publikacji Demona Ruchu to zainteresowanie go w czasie przedwojennym zaczęło spadać, więc po prostu były publikowane, tak czytana tutaj Ciuciu Babka w gazetach. No i z tym jest dość ciężko, to znaczy nam udało się dotrzeć do praktycznie wszystkich utworów Stefana Grabińskiego, o których wspomniał Artur Hutnikiewicz, badacz jego twórczości w swojej biografii, poza jednym Panią z Białego Klasztoru, która jest niestety zdekompletowana, ponieważ to opowiadanie ukazało się w odcinkach. Opowiadanie to ukazało się w Lwowskim Dniu. No i to są takie gazety, które niektóre z nich dość niszowe, więc ciężko by do tego dotrzeć. Numery niektóre podminęły, więc jest to ciężka sprawa. Najtrudniejsze na pewno jest dotarcie do rękopisów, o których są jakieś wzmianki. Jest to niedokończona powieść motywy doktora Panowy oraz bardzo interesujący z punktu widzenia badań literackich esej o twórczości fantastycznej, ponieważ był to przyczynek do badań nad tym, czym jest twórczość fantastyczna, dlaczego powstaje i jakie są jej założenia. Czyli taka próba autoanalizy Grabińskiego. Niestety zaginął, to znaczy nie wiadomo dokładnie, w czyich rękach się znajduje. Natomiast zostały pewne przedruki, pewnych fragmentów tego tekstu i opublikujemy to w następnej historii. Ja bym jeszcze bardzo chciała, prywatnie, żeby ktoś w końcu znalazł ten niedokończony rękopis po tym docenta Ponowy, bo wydaje mi się, że to by mogła być naprawdę bardzo ciekawa książka i też pokazująca trochę innego Grabińskiego, tego już późnego pisarza, który jednak postanowił trochę rzeczy w swojej twórczości zmienić, bo w pewnym czasie się odwrócić. No i cały ten wątek studium takie już, chciałoby się powiedzieć, psychoanalityczne właściwie, które tam miało być pokazane, więc jeżeli ktoś by znalazł motywy do Centra Ponowy, to ja osobiście bardzo chętnie coś napiszę i będę robić. Będą spadkobiercy, to jest słuchaj, spadkobiercy tych rękopisów, więc może przytrudnę. Ale może jakiś nomen omen, niesamowity zbieg okoliczności zdarzyłby się. Natomiast właśnie tutaj oglądamy
okładki dwóch tomów i tragedia...